Witam serdecznie wszystkich widzów Forum Biznesu Polska TV. Jesteśmy w showroomie Iluma, a z nami Piotr Jakubczak. Witaj Piotrze i chciałabym spytać się na samym początku, skąd pomysł Ilumy? Jak to się stało, że twoje życie po prostu jest skupione na kamieniach i naturalnych o takich pięknych i barwach, kształtach, właściwościach? Witajcie kochani. Zaczęło się dość niepozornie. Kupiłem sobie od znajomego taki okaz nieoszlifowany labradorytu. Labradoryt to jest taki piękny, mieniący się minerał, który mamy tutaj na dole. I postawiłem go na półkę. No i ten minerał, obserwując go codziennie w moim biurze, w pewien sposób można powiedzieć, że do mnie mówił. Nie wiem, jak to nawet nazwać, ale mi się wydaje, że to jest dobre określenie, że do mnie mówił. I potem co chwilę dokupowałem kolejne okazy. Dokupowałem na Allegro, je wynajdywałem. Kupowałem je też na giełdach minerałów. Aż w końcu postanowiłem polecieć do miejsca, z których one są wydobywane. To jest Zambia i Madagaskar. Tam też właśnie teraz działamy, skupiamy swoje działania na tych obszarach. Czuję niesamowite połączenie z tymi miejscami. Czuję, że te minerały bardzo pozytywnie też na nas wpływają. Więc dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, bo chcę się z wami nimi dzielić. Więc jeżeli was to intryguje, inspiruje, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało możecie przez Milenę na przykład mi je zadać. Albo przez Milenę, albo bezpośrednio, pisząc do ciebie, do Dokładnie. Piotra. Oczywiście zostawimy też dane kontaktowe. Piotrze, ja nie ukrywam w mojej społeczności, że fascynują mnie kamienie naturalne, że znam się na litoterapii, wiem, że mają właściwości i nie tylko lecznicze, ale także działają na nasz taki cały dobrostan ciała, umysłu, duszy. I chciałabym się ciebie spytać, czy bardziej tutaj przychodzą osoby, które po prostu fascynuje ich to, że to są takie okazy jak sztuka, czy bardziej szukają tych takich właściwości i polepszenia swojego takiego dobrostanu, jak ja to nazywam? Wiecie, to jest fenomenalne właśnie, bo osoby, które do mnie przychodzą, są mocno ukorzenione w biznesie. To są właściciele ogromnych firm. I oni nie mieli zupełnie styczności z minerałami. Przyszli tutaj przez przypadek, bo reklama im się pojawiła albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo jeszcze w innych miejscach, albo po prostu to są moi znajomi. I po chwili obcowania z tymi minerałami, oni nagle mi mówią: Piotrek, ja się czuję tu spokojniej. Piotrek, ja chcę mieć w swoim otoczeniu na przykład taką kulę. I po prostu bardzo mi się to podoba i cieszę się, że to w tym kierunku już zmierza, że te osoby, właściciele dużych firm, są zainteresowani, żeby wpłynąć na swoje zdrowie zupełnie z innego poziomu, w inny sposób. A ja jeszcze tutaj tak dodam, bo w głównym centralnym miejscu u ciebie, w showroomie w Iluma, jest kryształ górski. Może podejdziemy tak powoli do tego kryształu górskiego. I ja sama powiem wam, że kryształ górski oczyszcza wszystkie czakry. To tak dla wszystkich fanów, którzy interesują się rozwojem duchowym, to ja wam powiem, że ten kamień ma ogromne właściwości. Wiadomo, każdy kamień ma inne, ale ten jest najbardziej oczyszczającym. No wiadomo, jest jeszcze diament, ale kryształ górski, z tego co mi wiadomo i wyczytałam w wielu miejscach, faktycznie jest w stanie oczyścić każdą z czakr i doładować tak energetycznie. I powiedz mi właśnie coś więcej na temat tego okazu. I czy ty na przykład dobierasz intuicyjnie kamienie do danej osoby, czy podpowiadasz coś? Jak to wygląda? Ten okaz pochodzi z Madagaskaru, waży 474 kg. Tutaj mamy takie wstawki innego minerału, którym jest mika. I tutaj gdzieniegdzie jeszcze nam się czarny turmalin przebija. Faktycznie. Jeszcze tutaj jest taki poświata. Tak, tęczowa, przepiękna. Mhm. I pytałeś się, jak ja dobieram minerały. Tak. I ja wychodzę z założenia, że najlepiej z nimi po prostu poobcować, że to my sami jesteśmy specjalistami od minerałów. Czyli przychodzicie tutaj,
nie czytacie opisów, które mamy na tych postumentach, tylko po prostu oglądacie kryształy i nagle będzie coś takiego, o Boże, wyobrażam sobie ten kryształ w moim salonie. Ten bym postawił w sypialni, ten jeszcze gdzieś indziej. To jest najlepszy sposób doboru minerałów do tego, czego aktualnie potrzebujemy, tak? Zgadzam się z tobą, bo tak powinno się dobierać kamienie naturalne. Przede wszystkim, czego w danym momencie potrzebujemy. Na przykład kryształ górski jest taki bardzo neutralny i on jest w stanie neutralizować nam wszystkie jakieś tam czakry, ale na przykład wracając do kwarcu różowego, jeżeli ktoś ma dużo stresu, czy problemy z sercem, czy z zasypianiem, czy ma przyblokowaną tą czakrę serca, to kwarc różowy naprawdę ma ogromne właściwości. A z ciekawostek mamy jeszcze też gdzieś... Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym odnośnie kwarcu różowego dodać, bo tutaj właśnie powiedziałeś o tych właściwościach jak najbardziej. Też chciałbym zaznaczyć, że one nam nic nie dadzą, czego my nie mamy w sobie, ale mamy w sobie wszystko. Czyli niektórzy mówią, że kwarc różowy jest idealnym kamieniem na miłość. Tak, ale na tą, którą już mamy w sobie, na połączenie się, na lepsze połączenie się z tą miłością, którą mamy w sobie. Więc może to się wydawać takie trochę magiczne, dziwne dla niektórych, ale ja wiem, że w tym jest prawda, bo sam to czuję na sobie i widzę też, jak moi znajomi reagują i Milena przede wszystkim, tak, jak ona rezonuje pięknie z tymi kryształami. I wracając jeszcze do kamieni naturalnych, ja powiem wam, że przeprowadzając wywiady z wieloma prezesami firm, też w ich biurach widziałam na przykład grota z cytrynu. Dlaczego? Dlatego, że cytryn jest symbolem obfitości, bogactwa i to jest jedyny kamień, który oczyszcza się samoistnie. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Cytrynu nie trzeba oczyszczać. On ładuje się energią na przykład słońca, tak? Ale cytryn naturalny, widzę, że tutaj jest taki mniejszy okaz, to potem... To jeszcze jest coś innego. To nie cytryn. Tak, tutaj nie mamy cytryn. Cytryn jest na dole. Ale następnym razem... Ale cytryny też są. I tu jest chyba piryt, ten duży obok, to jest piryt, tak? To jest zamiennik często, jeżeli nie ma cytrynu, jest piryt. I to też jest, piryt jest kamieniem obfitości, też go nazywano złotem, bo zobaczcie, jak pięknie świeci, tak? A więc też do biur polecane, czy do tej czakry podstawy. Jeżeli chodzi o takie właściwości, to na pewno zrobimy specjalistyczny, bardziej kurs, ale tutaj chciałam tylko pokazać, że te okazy są po prostu dziełami sztuki. I powiedz nam w tej chwili, jak dużo tych kamieni, nie wiem, czy liczyłeś, macie? Nie liczyłem, ale dokupuję kolejne, więc po prostu w pewien sposób uzależniłem się od tego, od wynajdywania kolejnych okazów. Właśnie cały styczeń mam w planie spędzić na Madagaskarze, w Zambii i w Kongo, w poszukiwaniu kolejnych unikatowych okazów, które będą was wspierały. Super, bardzo mnie to cieszy, że tak do tego podchodzisz z pasją. Plus faktycznie to są takie naturalne dzieła sztuki, a na przykład taki kryształ górski przydaje się w każdym pomieszczeniu. Tu widzę, że też masz stożek z obsydian i te formy stożkowe też są bardzo fajne, bo myślę, że do biur najczęściej zamawiają stożek, tak? Właśnie to jest coś takiego, że z jednej strony mamy w biurze stożek, tak, a z drugiej mamy kulę, żeby była równowaga. O, tak. Tak, więc taka najczęściej kompozycja jest spotykana w biurach. Super. A z takich ciekawostek tutaj mamy ametyst i chcę wam powiedzieć, że królowie pili szczar ametystowych napoje. Dlaczego? Dlatego, że często próbowano ich otruć, a ametyst wyciąga truciznę, neutralizuje. I to jest taka ciekawostka, którą kiedyś wyczytałam, że faktycznie królowie pili szczar ametystowych. I on te wszystkie, zobaczcie, że nawet substancje negatywne wyciąga z napoi, które gdzieś były podawane. A więc to jest taka ciekawostka. Widzę, że tutaj masz piękne okazy malachitów, jeżeli będziemy mogli jakoś też pokazać i możesz coś więcej o nich opowiedzieć.
Tak, tutaj mamy malachity, które przywiozłem z Konga. Ten okaz ma 110 kg, z tego co pamiętam. Wygląda tak niepozornie, ale naprawdę swoje waży i z punktu widzenia energetycznego też jest obłędne. On wpływa na zdrowie, witalność, rozluźnienie i ochronę. To są takie główne aspekty, które wspiera on w naszym ciele. Możemy się przyjrzeć też strukturze, że mimo, że to jest ten sam minerał, to tutaj się pojawiają jakieś naloty, które są w tych miejscach, z których one są wydobywane. One nie są szlifowane. W 100% one są naturalne, dlatego są takie delikatne różnice między nimi, ale można się wpatrywać w nie jak w obrazek, jak w, albo w akwarium, bo tam się coś dzieje. Cały czas widzimy, jak one żyją, jak one do nas mówią. No to jest dzieło sztuki. Takiego okazu nigdy nie widziałam, podróżując nawet po świecie, a więc to są pojedyncze unikaty, tak? Tak, wkładam w to mnóstwo miłości właśnie, żeby takie wynaleźć. Więc tak jak mówisz, pojedyncze unikaty i przeważnie jest coś takiego, że jak spodoba nam się jeden, to potem ktoś do mnie mówi, Piotrek, możesz załatwić taki podobny? Ja mówię, nie, taki jest tylko jeden. Dlatego to mi się w nich podoba. Nie da się tego skopiować. Tak jak na przykład mamy obrazy, które często są notorycznie kopiowane, a tu tego cudu natury nie da się skopiować. A więc ja tutaj zapraszam Was do Ilume. Niecałą 10, tak? Tutaj jesteśmy przy Ogrodzie Saskim, parku. Tak, parku. Tak, jeszcze... tak, parku. Więc serdecznie Was zapraszamy. Jesteśmy od wtorku do soboty. A najlepiej skontaktować się czy z Piotrem, czy na pewno przekażemy dane kontaktowe, żebyście mieli też kontakt do Piotra. I zapraszam Was w świat minerałów, ale tak jak powiedziałam, to jest po prostu nie tylko magiczny świat, a to są też dzieła sztuki, unikaty, które na pewno nie stracą na wartości, wręcz przeciwnie, ceny kamieni naturalnych też idą w górę. Czy możesz też powiedzieć inwestycyjnie, Piotrze, o tym? Bo ja też jestem zafascynowana kamieniami naturalnymi. Wcześniej nawet nie myślałam, że to ma jakąś wartość. Kupowałam, bo kocham i po prostu nie patrzyłam na ten aspekt. Ale z perspektywy czasu, jak kupowałam dużo tych kamieni, to widzę, że te ceny idą też w górę. Tak, możemy tutaj przejść do tego okazu, który mamy za sobą, który jest taki niepozorny, wręcz mały bym powiedział, który ma w sobie nici rutylowe. Niesamowicie rzadki okaz z tego względu, że te nici są dość duże. One są w trzech kolorach. Ja go wyceniłem na 136 tysięcy. Jeżdżąc po świecie, będąc w różnych miejscach, byłem w Stanach Zjednoczonych na największej giełdzie minerałów na świecie. Byłem teraz też niedawno w Chinach, w takim miejscu, które utrzymuje się z minerałów, skupują oni z całego świata. Nie spotkałem tak pięknego okazu, więc jestem przekonany, że jego wartość będzie rosła ze względu na jego unikatowość, ze względu na to, że te rutyle, które są tak dobrze wyeksponowane w tym okazie, po prostu są bardzo rzadkie. Bardzo dziękuję i zgadzam się z Tobą, bo to faktycznie są unikaty i na przykład ten kamień to już ma wartość też inwestycyjną. Nie tylko działa na nasz ciało, umysł, duszę i jest pięknym elementem wnętrza, ale to też może być wartość w tym przypadku już inwestycyjna. Zdecydowanie. Kochani, bardzo Wam dziękuję. My tutaj dalej, ja się dalej poprzyglądam wszystkim kamieniom, bo moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami. Ja jeszcze poproszę Piotra, aby opowiedział o drugim showroomie, który ma, jeszcze większym z tego co słyszałam, który odwiedzę wiosną po gali Forum Women Power. Piotrze, czy możesz powiedzieć nam o tamtej przestrzeni więcej? Jasne. Mamy jeszcze pod Częstochową showroom w takiej pięknej miejscowości, która nazywa się Aleksandria. Ten showroom jest cały z drewna w lesie. Mamy tam otwarte palenisko. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie te aspekty, to po prostu czujemy się tam totalnie nieziemsko, naprawdę. Ja tam się umawiam z klientami tylko jak mają wystarczająco dużo czasu, żeby móc zainwestować w takie spotkanie, bo nie może się ono odbyć w ciągu pół godziny, bo z tego miejsca nie da się wyjść szybciej, naprawdę.
Super, w takim bądź razie być może zrobimy tam zlot Forum Biznesu Polska, naszych tutaj członków i pani, panów, bo już jak będzie piękniejsza pogoda, to rozpalimy palenisko, kto wie, i będzie można zrobić taki wyjazd, żeby poznać to twoje miejsce, bo brzmi to bardzo ciekawie i tam widziałam, masz jeszcze większe okazy. Możesz się pochwalić kilkoma? Tam mam troszkę większy okaz od tego, on ma 600 kg, kryształ górski, ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu już będzie u nowej klientki. Więc tak. Jest jedna moja znajoma, która jest w nim zakochana już od jakiegoś czasu i teraz zdecydowała się, że wstawi go do swojego pięknego, nowo wyremontowanego domu. Super. Bardzo dziękuję. Zobaczcie, w kamieniach mineralnych można się nie tylko zakochać, to jest pasja Piotra i to jest człowiek, który faktycznie czuje to jak, powiem, nikt, bo nie znam kogoś, kto by był tak wkręcony, zakręcony na punkcie dużych okazów, bo powiem, że tego typu okazy rzadko bywają w Polsce. Myślę, że jesteś takim unikatem na skalę w Polsce, że tego typu dużych okazów jest mało w miejscach poza muzeami. Tak, ale może dlatego, że bardziej podszedłem do tego jako właśnie do swojej pasji, nie do biznesu. Tak. Teraz ze względu na ilość, którą przywiozłem, znalazłem, wykopałem, potrzebuję po prostu się nimi dzielić. Dlatego też, że tak powiem, to będzie część mojego biznesu. Pasja i tutaj połączenie pasji i biznesu. Dziękuję ci, Piotrze. Bardzo dziękuję. I zapraszamy do Ilumy. Możecie tutaj się umówić z Piotrem. Ja myślę, że też zrobimy jedno ze spotkań Forum Biznesu Polska właśnie tutaj, żebyście poznali ten świat kamieni mineralnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.